Witajcie, dzisiaj kolejny szybki temat prawa przyciągania. Jest to coś, o czym muszę Wam powiedzieć, ponieważ bardzo wiele osób obejrzało mój film o tym, jak zacząć z prawem przyciągania i cały czas dostaję tam komentarze, praktycznie codziennie coś nowego się pojawia. I pojawia się tam coś, co mnie trochę niepokoi, trochę denerwuje i chcę Wam to wyjaśnić i powiedzieć. To będzie po prostu film, który może zmienić Wasze życie. To jest najważniejsza rzecz, którą musicie po prostu wiedzieć o prawie przyciągania. Ostatnio przeczytałam właśnie taki komentarz. Napisałam, ciekawe czy się uda. I ja już mogę odpowiedzieć, że się nie uda. Prawo przyciągania to nie jest lista życzeń. Ja wiem, że tutaj mówię o tym, że to jest takie proste, trzeba pomyśleć i wszechświat nam to przyniesie. Jednak to nie jest takie, że my sobie pomyślimy, no ciekawe czy się uda, może się uda, może się nie uda, zobaczymy, chciałabym, ale nie wiem czy w to wierzę i tak dalej. Pierwszą podstawową i najważniejszą rzeczą jest to, że musisz wierzyć. Jeśli nie będziesz w to wierzyć i to nie tylko, że wierzę, że tak będzie, tylko to musi być konkretnie być przekonanym o tym, że to się zrealizuje, bo tak jest i tak musi być, a nie myślenie o tym, że ciekawe, czy się uda, albo chciałabym, ale no właśnie, ale nie wiem. To musi być przekonanie o tym, że to się zrealizuje, że to już jest w drodze. I to też nie jest tak, bo też czasami dostaję takie wiadomości, ile razy muszę to napisać, ile dni mam czekać, aż to się spełni. A jak chcę to, to ile czasu mam na to czekać? To tak nie działa, to nie jest tak, że... Też dałam to porównanie o przesyłce z Allegro, czy z Amazona, czy skądkolwiek, że wiemy, że przyjdzie, więc nie dopytujemy ciągle, ale tu nie mamy określonego czasu. Jasne, możemy sobie mówić, że chcemy, żeby to się zrealizowało. Nie, że chcemy. Możemy dać sobie czas na to, że w maju będzie tak i tak, ale nie zawsze tak jest, dlatego że być może wszechświat ma dla nas inny plan, albo dlatego, że my nie do końca w to wierzymy, albo jest jeszcze wiele innych powodów, dla których to nie musi się wydarzyć. No i właśnie, to nie chodzi o to, żeby robić listę i pisać chcę rower, chcę pieska i zrobić to i tyle, tylko trzeba w to uwierzyć. I tak naprawdę, patrząc teraz po sobie, trzeba zmienić całkowicie swój styl życia, swoje podejście, swoje myślenie. Bo ja teraz mam taki czas, gdzie wszystko mi się udaje i widzę wszystkie nawet małe rzeczy i ja właśnie zauważam te małe rzeczy. Ostatnio pomyślałam o tym, że chciałabym mieć opaskę do włosów taką tutaj zaplecioną. I dostałam ją od mojej przyjaciółki, która nawet nie wiedziała o tym, że ja ją chciałam. Dostałam zwrot pieniędzy, o który poprosiłam, znalazłam mieszkanie, bardzo dużo po prostu rzeczy się dzieje u mnie teraz, dlatego że ja mam ten stan, że ja w to wierzę, że ja się nakręcam jedną małą rzeczą. Wiecie, dostałabym teraz kubek kawy i ja już bym była za to tak wdzięczna, jakby to było 100 tysięcy złotych, bo to mi pokazuje, że to działa, że moje myśli dają mi to, czego ja pragnę, ale ja nie mam nastawienia, no ciekawe, czy uda mi się znaleźć mieszkanie, bo wiem, że z takim nastawieniem to nie będzie to, co ja chcę. O tym mieszkaniu też na pewno jeszcze nagram film, bo to jest super historia, ale nastawienie i nasze myślenie i przekonanie o tym, że coś się uda i że tak będzie, to jest najważniejsze i proszę już nie zadawajcie mi pytań, ile czasu muszę czekać na rower, a ile czasu na pieska, a ile zanim kogoś poznam, bo ja tego nie wiem, to zależy tylko od Was, to zależy od tego, jak Wy do tego podejdziecie, jak bardzo będziecie tego pragnąć i co jesteście w stanie zrobić, żeby to osiągnąć, bo pamiętajcie, że w tym kierunku też trzeba działać, trzeba coś robić, dawać od siebie, być wdzięcznym, a nie tylko prosić i czekać, aż to samo do nas przyleci. Więc mam nadzieję, że wyjaśniłam parę spraw tym filmem, a już niedługo wracam z wieloma innymi pomysłami i będzie się tutaj działo. A tymczasem dziękuję za oglądanie i widzimy się już wkrótce.